Witam was bardzo serdecznie, widzowie. Dzisiaj film z Krakowa. Będziemy testować kebaby. Wybrałem dwa najlepsze kebaby według Google'a. Dwa takie najpopularniejsze. Ale oglądajcie do końca, bo trzeci kebab wybrał widz. I zjemy kebaba z widzem dzisiaj. Pierwszy kebab, który będziemy testować, jest to kebab Efes. Mieszana. Klasycznie. No problem. Chodźcie. Proszę na cienkim cieście mieszane mięso, mieszany sos. Jednego. Piękna pogoda, kebab w mojej dłoni. Czego chcieć więcej? Gdzie tu są pasy w ogóle? Tak się ciężko jeździ po Krakowie. To co tu się dzieje w ogóle? Ja się czuję, jakbym przyjechał z Wielbarka tutaj, a nie z Warszawy. Czy na skuśkę idziemy? Nie, bo policja jedzie. A. Taka ta mała ta kebaba trochę. Jak za 19, co? Mała, ale twój ulubiony zobacz, pierozek. Ale pierozek, jaki ładny, zobacz. Też mięso nie wyglądało na kraftowe chyba. A ile to kosztowało? To kosztowało, proszę ja ciebie, 19 polskich złotych. To sporo. No Kraków, starówka chyba to jest. Znaczy no, dużo ludzi, wiesz. Suchutko jest. Sucho jak na razie. Coś już wie, wiadomo. Mieszano. Dużo kapuchy. Tobie nie będzie smakował. Na razie w ogóle nie poczułem żadnego sosu. Kapusta i mięso. Ale ptaszki śpiewają, słyszysz? Dobry jest ten kebab, znaczy absolutnie żadne odkrycie. Sosu nadal mało, nadal nie czuję sosu. Przez tą kapuchę, ta kapucha mokra, wiesz. No ogólnie jest smaczny. No słuchajcie, po prostu normalny, smaczny kebab. Mięso nie jest żadnym odkryciem, sosy nie są odkryciem. Nie ma tutaj nic rewolucyjnego, nie ma tu nic, co by spowodowało, że powiedziałbym, że muszę wrócić na tego kebaba. Nie ma tu najgorszej jakości pasztetu, więc jest całkiem okej. Jak najbardziej do oszamania kebabik. Aż no tak się go chce jeść, taką świeżością, ta kapucha tutaj daje, wiesz. Sosik teraz poczułem słodki. Sos wziąłem mieszany, ale tak naprawdę to jest taki raczej słodki kebab. Żadnej pikanterii tutaj nie odczuwam, ale wiadomo, że ja mam lekko spaczone kubki smakowe, jeśli chodzi o poziom ostrości. Widzisz go? Trzy, dwa, raz i... Przyzwoity kebabik. Oceniłbym go na pierożek, tutaj dużo daje, bo jest fajne ciasto, nie ma tortilli, której nie lubię. To jest pierwszy kebab, który dzisiaj jemy, będą jeszcze dwa. Może zróbmy ranking po prostu, wiesz o co chodzi? To na koniec odcinka. Znaczy no trzeba tego ocenić teraz. Ciężko go ocenić, bo nie wiadomo co będziemy jeść zaraz. Dałbym mu takie 3 na 5. 3 na 5 bym mu dał. Leciutko naciągana ta trójka, ale daję mu 3 na 5. Zobaczymy co będzie dalej. Za to kocham właśnie lato. Można sobie w parecku z kebabikiem usiąść. W tym pierogu jest dziwnie rozłożone po prostu proporcja kapusty do mięsa, bo z jednej strony gryziemy mięso, z drugiej kapustę, ja wolę tak, gdzie w każdym gryzie masz wszystko. A tutaj wszystko masz tylko na środku. Fajny, taki wilgotny już, jak mi dogryzłeś go do połowy, to jest rzeczywiście wilgotny. Taki lekki w ogóle jest, nie? Leciutki. Wydaje się taki nieszkodliwy na brzuch, aczkolwiek to brzuch weryfikuje dopiero po kilku godzinach i... Tego się możemy dowiedzieć wieczorem. 19 zł, co prawda, no to nie jest Wielbark, jesteśmy w Krakowie, nie? Ale... Akceptowalne. W ogóle w tym kurczaku jest chyba taki curry jakaś przyprawa. Ja mu 3 z plusem daję. 3 z plusem? Czyli 3,5? 3,5, tak jest. No to by było na tyle. A jak wyglądają opinie? No ten kebab ma 4,0, czyli ma 4 gwiazdki na 3200 opinii, więc jest dosyć popularnym miejscem. Zresztą też takie starałem się wybrać. Całkiem git. Jak na kebab, no to żeby zebrać 3000 opinii, no to albo trzeba kogoś wynająć, żeby to pisał, albo rzeczywiście trzeba być długo na rynku. Nie mam pojęcia, ile ten kebab tutaj jest. To co, jedziemy na następnego? No to od razu, a jak? Po pół, to tak jakbyśmy jednego zjedli całego. No tak. Jeszcze z taką przerwą, zanim dojedziemy. Będą 3 kebaby, no to zjemy dzisiaj po 1,5 kebaba. Na luzaczku myślę, nie? Na luzaczku. Na luzie. Można? Można. 4 km, 18 minut. No, elegancko się tu jeździ. Przemek, bardzo mi miło. Siema. Co, do buły jedziecie? No właśnie, wiesz co, dzisiaj nagrywamy kebaby, testujemy różne. Jakiś polecasz tutaj? Tu buły, to jest naprawdę tutaj ten. Hamburger, jak w Krakowie, to gruba buła. Gruba buła. Gruba buła. To pisali, sporo osób pisało, no. A dzisiaj kebaby, więc... Zrobię kobicie zdjęcie, bo mi aż nie uwierzy. Zdrowia. Miłego dnia. Miłego. Kebab u buły, proszę państwa, przed nami. Polecany, lubiany przez lokalnych tutaj mieszkańców. Chodźcie do buły. Dobry? Dziękuję. Hola, dziękuję. Bo dobrze trafiłeś, nie? A co dzisiaj? Wszystko co najlepsze, jagnięcinka, mieszany kurczaczek. Jagnięcina i kurczak? Jagnięcina i kurczak. Thank you.
Standardowy. Solidny jest, myślę, że co najmniej dwa razy cięższy od tamtego. Potężny. Cena też jest większa, bo 4 złote różnicy. 23 złote za niego zapłaciłem. Chodźcie sobie gdzieś przycupniemy. Ty, on jest wielki, szczerze. No, ja się zdziwiłem, że jest on jest gigantyczny. Gigantus. I to jest standardowy? Standardowy, no tak powiedział. A czy tutaj zadziałał efekt książulomanii? To mam nadzieję, że nie. No, mam nadzieję, że każdy dostaje takiego kebaba za 23 zł. Pytałem, czy mięso robią sami, powiedzieli, że niestety nie. No ale wiecie, no nie każdy kebab musi być kraftowym, nie? Żeby był dobry. Ty, no jestem pod wrażeniem wielkości i wagi. Weź sobie to do ręki, zobacz jak to... O człowieku. Człowieku. A fajnie w tym Krakowie. Co nie kebab, to ławeczki są, zobacz. Już widzę, jak ciślina cieknie. No cieknie, no. Dawaj tu. Mięso mieszana, sos mieszana. Tutaj mamy jagnięcinę i kurczaka. Po co mi ten widelczyk? Nie będziemy tu chyba pajacować, co? Mega dużo sosu tego białego, łagodnego, a tego ostrego dosłownie taki paseczek. Może otry. On mi przypomina takiego Amrita kiedyś w ogóle. Z wyglądu, nie? Oby nie smakował jak tutaj teraźniejsze Amrit. Sosy, tu od razu czujesz sosy. W tym co jedliśmy przed chwilą w Efesie, sosy to tam poczułem w połowie. No nie, no ten go zjada, totalnie. Po pierwszym gryzie już mogę powiedzieć, że ten jest lepszy. O Jezu, jaki dobry. Inna w ogóle liga. W porównaniu do tego Efesa, którego jedliśmy przed chwilą, inna liga kebaba. Ciasto, mięso, sosy, wszystko jest bardziej nasycone smakiem, po prostu bardziej esencjonalne. Wyraziste, tak, tego słowa szukałem właśnie. Dobrze, że jesteś. No naprawdę dobry kebab. Co prawda 4 zł droższy, no ale dwa razy cięższy. Potężna buła. Bo to kebab u buły. No. Ja uwielbiam takie wilgotne kebaby. No musi być wilgotny, bo jak zasusza, to co to za kebab? No zajebisty, naprawdę dobry. Coraz bardziej podoba mi się ten content. Ławeczka, pyszne kebaby, człowieku. Kurczaczek jest fajnie przypieczony, aż trochę chrupie momentami. Te sosy, warzywka, mięso. Sosy w ogóle bardzo dobre. Sosy na pewno robią sami. Tutaj w ogóle czuć tą pikanterię. Tam w ogóle nie było czuć, że jest sos mieszany. Tutaj, mimo że malutko dał tego ostrego, czuć fajnie. Fajnie podpala go trochę. Czuję tą jagnięcinę. To jest taki wyczuwalny aromat, na przykład jak kozie mleko, kozi ser. Taki łowiecki troszkę. Ale nie jest taki, że się narzuca, że... Bo ja nie lubię ogólnie, jak mięso wali, wiesz, takim... I to jest to, co mówiłem przy wcześniejszym kebabie, że tam jest surówka po lewej, mięso po prawej. Tu jest wszystko fajnie na jednego dziaba. Wiecie, o co chodzi? Przepotężna ilość mięsa tu jest. No. Gryziesz i jest taki mięsny jeżyk normalnie. No jest, dużo mięcha. Ale sosu też jest dużo, więc nie ma mięsnej zamułki, nie? Poprzedni kebab oceniłem na 3 na 5, tak? Powiedziałeś, że ta trójka naciągana. Naciągana. No daję 4 tutaj. Zastanawiam się na 4,5, ale może zjemy jeszcze coś lepszego dzisiaj, nie? Daję mu 4, jest po prostu lepszy niż tamten. Dużo lepszy. Tam była naciągana trójka, tu jest pełna 4 ode mnie. Pełna 4. Ode mnie też pełne 4. 4? A jak zrobić jedzeniowy content dla kobiet? No musiałbyś być wyjątkowo na przykład bardzo przystojny. Wtedy by więcej oglądało kobiet pewnie. A może w inny sposób byłoby to po prostu trzeba prezentować i niekoniecznie z tą przystojnością. Nie mogłoby ci lecieć z ryja, tak jak teraz na przykład. Czuję, ale nie. Dobra, słuchajcie, kebab i burger u Buły, czyli lokal, w którym właśnie byliśmy. To jest 4,6 gwiazdki, więc trochę wyższa ocena niż w Efesie na 2000 opinii. Jak na taką budkę nie spodziewałbym się, że ma 2000 opinii wystawionych. No ale to nie ma znaczenia budka. Jak masz dobre jedzenie, to możesz to nawet z namiotu sprzedawać. Ja mam takie wrażenie, no bez kitu. O to chodzi. Znaczy wiadomo, no to trochę wiesz, dyskwalifikuje twoją knajpę, jeśli jesteś budą. Z tego, że nie wiem, ktoś przyjdzie tam z dziewczyną, czy nie wiem, kogokolwiek zabierze, nie? No bo jednak fajnie iść do knajpy dobrej. Ale z dziewczyną na kebaba to nie liczy się już nie, okolica. No, tak jak mówiłem, dosyć solidna pozycja chyba na mapie Krakowa, jeśli chodzi o kebab. 2000 opinii, 4,6 gwiazdki. Polecam. No mocna 4. Jedziemy dalej. Taką wilgotną chusteczką to bym się przetarł. No. I ogórecek taki, fajny, taki kiszony. Jak ktoś jadł kebaba tutaj u Buły, to dajcie znać, czy zostaliśmy potraktowani jakby z pewną influencerską ulgą i dostaliśmy więcej mięsa niż normalny klient, czy nie? Jak to oceniacie? My nie wiemy, no bo jedliśmy tutaj pierwszy raz. Dajcie znać. Dobra, dawaj, idziemy już. Zaraz drugiego zjesz. Już nie wiem więcej. Wiem, że mówiłem wam, że będziemy jeść tylko 3 kebaby, ale to było kłamstwo. Jednak mamy trochę czasu jeszcze przed ostatnim kebabem, bo tam jesteśmy umówieni z widzem, więc zabieram was na jeszcze jednego kebaba, też takiego popularnego tutaj. Cieszysz się? Nie. Czemu? Ja już nie wcisnę. Nie wciśniesz? Nie. Dla widza? Nawet dla widza. Jak to? A to ty chcesz być youtuberem, czy co ty chcesz robić w życiu? Bo nie rozumiem.
Ja w życiu to bym chciał polezać. Dobra, no to weźmiemy po gryzie, najwyżej zawiniemy i zjemy sobie wieczorem albo coś. O, romantyczna kolacja. Słuchaj, no. Odgryjemy sobie w mikroweli. Chodziłoby na to, że będziemy w takim razie testować dzisiaj 4 kebaby. Czy to już jest wystarczająca ilość, żeby napisać w tytule wielki test kebabów w Krakowie? Chyba tak. Ty. To jest strój? Mocny strój. Co byś chciał? Odzież jakąś bardziej. Odzieżowo? Ma pani coś męskiego? Taka polóweczka, jak dla ciebie. Na lato? Ja nie lubię polówek za bardzo. Ja też nie. Fajny, gruby taki. Za mały. Nie, tam za mały. Czekaj. Bez bluzy elegancko. A z bluzą? Trochę utusony. Tak? Mhm. Nie tym razem. No dobra, to nie jest kanał modowy, idziemy jeść kebab. Proszę Państwa, przed nami trzecia lokalizacja, trzeci lokal, trzeci kebab. Nazywa się to miejsce Kebaber. 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 Kebaber, no. 1400 opinii i średnia to jest 4,1 gwiazdki według Google. Ja bym poprosił na cienkim mięso mieszane, sos mieszany. Zamówiłem tym razem kebaba mini. Na szczęście była w ogóle taka opcja w menu. 15 zł. Klasycznie mięso mieszane, sos mieszana, kebaba mini. To wygląda nie na jakiegoś kota, jak na tyle opinii. No nie, ja myślę, że on będzie bardzo podobny do pierwszego. Takie te suróweczki tutaj są biedne. Suróweczki, no. Tak, zdecydowanie najsmutniejszy lokal. Mhm. Tu ławeczek nie ma. O, tu sobie pójdziemy zjeść. Tu sobie zjemy na miejscu, na ogródku. Najedzony już jestem. Nie chcę, wiesz, trzeba podejść ogółem do tych kebabów. Mimo to, że jesteśmy już najedzeni, trzeba je, wiesz, dobrze ocenić. Mhm. Subskrybujesz kanał, widzę już? Czy nie bardzo? Urodziny mam jutro, wiecie? Mały, ale wariat. Może. Możemy na chwilę tu usiąść? Na rundę? Dawaj tu. Przyjemne okoliczności, tu leży szczur zdechły. Tu na środku, dawaj. Dzień dobry, widzowie. W takich okolicznościach dzisiaj spróbujemy kebaba z lokalu Kebaber. Zapachowo? Dobry. Rozmiarowo? Mały. Ale taki miał być, bo to mini. Nastąpił tutaj taki bardzo niepożądany efekt w tym kebabie. Mianowicie nastąpiło przegrzanie kapusty. Że kapucha jest gorąca. Wiesz, o co chodzi? Jakieś te sosy są takie lekko kwaśne. Nie tyle co zepsute, po prostu chyba takie są. No nie no, zdecydowanie najsłabszy kebab jak do tej pory. Ten pierwszy co dostał? Trójkę? Tak. Ten pierwszy dostał trójkę. Ty mówiłeś, że naciągana, przypominam. Naciągana. Nie no, dobra, naciągana. Tamten miał trójkę. Temu bym dał takie 2,7. Może 2,6 nawet. No mięso, no klasyczna kuleczka mocy. Tamten był w tym fajnym pierogu chociaż. I kapucha była świeżutka, taka mokra. Czuć było, że wiesz, że te warzywa są fajne. Tutaj jest wszystko zgrzane ze sobą. Jeszcze gorąca kapusta, to nie jest dobre. No najsłabszy kebab jak do tej pory. Nie, i te sosy są dziwne. Nie pasuje mi to do końca. Trochę podjeżdża takim jakimś gotowym sosem. Takim octowym jakby, wiesz o co chodzi? Uh-huh. No nie. Wiesz co, daję mu 2,5. Czy nie wiem, czy dwójki mu nie dać nawet. Przemyśl. Dobra, daję mu 2. Na siedząco podobno lepiej kubki smakowe działają. To jest pyszny kebab. Najpyszniejszy, jaki w życiu jadłem. Mm. Widziałem, że w weekend ten lokal jest otwarty do 2, więc może jakbym wracał o północy i zamówił takiego kebaba, to chyba to by mi wystarczyło, ale tak, żeby w ciągu dnia tu przyjechać jako na takiego najlepszego kebaba, zdecydowanie nie. Ja mu dam 3. 3? Mhm. Ty 2, ja 3, czyli średnia 2,5. A pierwszemu FS-owi dałeś 3,5? Chyba tak. Czy 3? 3,5. No. Nie ma tu nic takiego, co tak odstrasza, wiecie, że gryziecie i mówicie, o Boże, trzeba wypluć. Ale jest zdecydowanie najsłabszym z kebabów, które dzisiaj już spróbowaliśmy. Tego kebaba oceniam na C. Idziemy oddać krzesło. Dzięki. Widzowie, znajdujemy się już pod ostatnim lokalem. Jest to kebab pod 13. Jest to kebab z polecenia widza. Właśnie na niego czekamy, powinien już tu być. Siemanko. Krzyżulu, można sobie zrobić fotkę? Witam serdecznie. To jest widz, o którym wam mówiłem przez cały film. Ale to jest taki real widz.
Normalnie można tak napisać. Od Grosika jesteś, czy od kiedy? Stary, chyba od samego początku. Wiesz, to są filmiki, które oglądałem ostatnio 10 lat temu, albo 15 lat temu. Nie, 15 może nie przesadzam. No, 9, 10. Przesadzam, 15. Jak tylko przypomnę sobie o tobie, to jeszcze wtedy oglądałem takiego gościa, który miał taką grzywkę i on też podobny content robił do ciebie. Też stał i też nagrywał w pokoju. W pokoju stał, też była kamera i on też opowiadał, że... Skowron ci coś mówić, nie? Kurwa, właśnie nie. To nie Igor? Nie, Igor znam. Igor był z Krakowa później. I Igora znałem, ale... Nie kojarzę. Stary, był taki jeszcze jeden ziomek, nie? Kojarzę z Kowrona taki, ale to bardzo mały był on, więc... On wtedy też, on miał, był mniejszy od ciebie, ale tam było 80 osób wtedy. Jestem z Krakowa, to jest według wielu uznawany za najlepszego kebaba, z najlepszych kebabów w Krakowie i nigdy go nie jadłem. Nie jadłeś go? Nie. No ja też. Jak wpiszesz najlepszy kebab, to właśnie to wyskakuje. No. My dzisiaj jedliśmy trzy, jedliśmy jakiegoś FS-a, Ubuły. No to FS, i... FS to zależy. I jakiegoś kebaber, ale to nie podoba. Kebaber raczej lipa, FS zależy gdzie pójdziesz, a buła to nie wiem, u Pajdy jest zajebisty. Zróbmy teraz szybko, bo pójdź. Ze mną już nie chcą, zobacz. Szeroko. Szeroko nogi. Jeszcze darmowego kebaba mam, bo nagrywki, nie? Dlatego tak wyglądam, bo darmowe jedzenie ciągle i wiesz jakie. Niektórym masa służy, stary. Niektórzy jak są zmasowani wyglądają dobrze, naprawdę. Spójrz na siebie. To jest okej, okay, wszystko jest okej. Okay. Dzięki. Dla ciebie jaki? Nie ma cienkiego dzisiaj. Ja zawsze biorę na talerzu, tak szczerze. Na ławeczkę? Chodźmy. Dzisiaj wszystkie kebaby na ławeczkach były jedzone. To nie miał być mały kebab? Przepraszam? Nie dało się, bo pani powiedziała, że jest jeden rozmiar. Miałem taki flashback do tego, że powiedzieli, że jesteś małego kebaba, a masz tortille. 30 cm, nie? Zdecydowanie jest to najdroższy kebab dzisiaj, widzowie. To jest 33 zł. Wygląda to danie. Mam bardzo ładnie. Mam uczulenie na paprykę, wiesz? A ja zapomniałem powiedzieć, ale na szczęście tego chyba tutaj nie ma. Nienawidzę pomidorów od dzieciaka. Ładnie wygląda. Trochę suszy. No ja nie mogę tego powiedzieć swoim, bo zapalałem właśnie mięso sosem, nie? No ale troszeczkę, no. Widziałem sobie posmarów. Będę być lepiej teraz. Od razu lepiej. Nie no, kebab musi mieć sos. Jak czasem mi się zdarzyło zamówić na jakimś Glovo albo Uber Eatsie kebaba i przyjechał taki suchy, a ja wiesz, zgastrowany na maksa. Keczupik. No to... Wtedy musi wjechać. No a jak nie masz? No jak nie masz. Jest to zdecydowanie najlepsze mięso, które dzisiaj jedliśmy. Jedliśmy cztery kebaby chyba, tak? Cztery. To jest czwarty, no. Ale ta jagnicina jest dobra. Jadłeś jagnicinę, ty masz jagnicinę? Ja mam wołowe i mam kurczaka. Była jeszcze karkówka i jagnięcina, nie? Tylko że jagnięcina jedliśmy w jakimś poprzednim lokalu, więc tej bóle. Chciałem w bóle, no. Dobry jest ten kebab, jest duży, ale też jest najdroższy, 33 zł. Ale trochę suszy, no ale mięso jest bardzo fajne, bardzo dobrze przypieczone, krupie. No jest to idealny kebab, gdyby było tutaj więcej sosu, myślę, że na piąteczkę by mógł wstąpić. 5/5 w naszym dzisiejszym rankingu. To uważam, że mięso to jest, dobre jest no. Topka kebabowa. Jest dobre. I jagnięcina jest bardzo dobra i ten kurczak fajny, przypieczony, chrupiący. Nie wiem, czy oni sami robią to mięso? Jak mamy tą wiedzę, czy nie? Nie mamy. Trzeba się chyba spytać, bo do tej pory w tych trzech, których byliśmy, wszędzie była kula mocy w zasadzie. Znaczy oni zamawiają tą kulę, nie? Tak, znaczy to wiesz, są i lepsze i gorsze te kule tak naprawdę. Jakiegoś turbo pasztetu nie trafiliśmy, więc nie było źle, ale zdecydowanie no tutaj mięso jest najlepsze. Też. A jak oceniacie lokal? Ogólnie, czy nie oceniasz lokal? Nie. W ogóle. Komputerek do wybierania sobie samemu. No było nowocześnie, no to fakt. Ale jakby wiesz, to zbyt często zdarza się tak, że w jakichś takich mega obskurnych budach zjesz coś naprawdę dobrego, więc jakby to nie prawda. Patrzę na to. To prawda. Pod kątem, nie wiem, pójścia z kimś właśnie do lokalu, no to wiadomo, że do budy słabo. Tu już bardziej bym to widział. A w Warszawie Kebab King, ten co jest na przykład ten dwupiętrowy, co jest czynny całą dobę. Ja tam byłem parę razy pijany i mi smakował stary. Znaczy, no on jest taki... Nie zrazisz się na pewno jak pójdziesz, ale to. Jaka topka w Warszawie? A jeszcze widzą, nie mówiłem nigdy, który jest mój ulubiony, nigdy no. Powiem ci zaraz za kamerami, ci powiem. Okay. A tak to no co, na FS jest spoko. Jadłem rolo parę razy z frytkami też, no. Ale jak spoko. Nie jadłeś to nie jadłeś jakby okay. Rolo z frytkami, bo to tam trzeba to zjeść. Pyszny jest. No FS też jest dobry z tych tureckich, ten warszawski. Podoba mi się kurwa, że tak... Wiesz, merytoryczna gadka o kebabach, nie? Naprawdę to mi się podoba, to jest dojebany vibe, nie? To jest miłość do kebabów po prostu. Moglibyśmy powiedzieć, gdzie jest lepsza carbonara, moglibyśmy mówić, gdzie jest lepszy pad tutaj, nie? Jaka jest najlepsza tajska knajpa, ale możemy też pogadać o tym, że kebab ma dobre rolo, nie? Kebab to kebab. Próbujesz? Bo już nie mogę. Taka jest konwencja programu. Czuć, że jest ciężki. Ale faktycznie tam brakuje trochę sosu. Chociaż teraz się dokopałeś do sosu. On na początku zawsze mówił, ale suchy, daje mi w połowie i już jest ten sosik na wierzchu. No bo to jest jak z pączkiem stary, no. To jest jakiś taki typowy kebab w ogóle turecki, ten kapsalon. A jadłeś knysze? Nie.
To nie jedz, bo... nie polecamy. We Wrocławiu to się je, chyba tak najbardziej. Wiesz co, to jest buła z warzywami i z majonezem tak naprawdę. I z takim kotletem. Jakby co prawda my lubimy te wszystkie burgery takie dworcowe, często to jemy na filmach. W Radomiu jest najlepszy. Ale to jest tak, że masz do kebaba wsadzonego kotleta najtańszego, burgerowego, takiego wiesz, mom. No i warzywa. Bardzo smaczny ten kebabik, no dużo mięsa, ciężki. No, widzę, tylko, że mięso jest stary. Tylko, że się rozpadł, moi drodzy. No ale to wiecie, no to przypadek, tak? Nie no, sos jest ostry. Tutaj większość tych kebabów, które dzisiaj jedliśmy, słabo wyczuwalny był ten ostry sos. Tutaj jest taki wyrazisty, warzywa świeże i to, co lubię najbardziej, nie ma tej kapuchy tak nawalone. Można powiedzieć, że jest to najlepszy kebab w Krakowie. Piąteczka? Piątka, no, zdecydowanie. Widzowie, też bym dał chyba piątkę. Znaczy nie, nie dam piątki. Tego u buły oceniłem na chyba 4,5, z tego co pamiętam. Czy 4? 4 chyba. 4, 4, 4. Daję mu 4,5 ze względu na to, że po prostu tego sosu jest tu mało. Trochę mnie zasusza, ale mięso zdecydowanie najlepsze. No ale powiem tak, no, na moim talerzu jakby też już sosu brakuje, nie? Mi zawsze jest smutno, bo tego sosu zawsze jest za mało. Zawsze. Dobra, daję 4,5. Ze względu właśnie na trochę braki w sosie. Zdecydowanie najlepszy kebab, jaki dzisiaj jedliśmy. No tylko mały mankament sosowy. Ale do polecenia. Jak będę w Krakowie jeszcze, to myślę, że na kebaba wybiorę się właśnie tutaj. Masz nosa. A nie, bo ty nie jadłeś tego wcześniej. Nie jadłem. Nie, ja ci powiedziałem fajnie. Zobacz, co tu się dzieje, człowieku. Jadłeś kiedyś takie challenge'owe, ostre rzeczy, czy nie? Wiesz co, burger kiedyś można było zjeść z sosem Cascarone Reaper w Krakowie, to zjadłem gryza i nie było przyjemnie. Tego M2? Tak. Okay. Teraz już nie można. Mm-hmm. No i jadłem te wszystkie papryczki, nie? Carolina Reaper jadłem normalnie. Na surowo? Tak. Okay. Rozmaczasz ją chwilę w wodzie, żeby nie była taka sucha, pół godzinki i później ją jesz. No i pamiętam, że przez godzinę jadłem cały czas lody i przepiłem kefir. A jadłeś tego chipsa najostrzejszego? Nie, ale widzę, że tego na TikToku jest wysyp teraz. Boże, to jest tragedia. Ja jadłem najostrzejszego burgera w Polsce, takiego tam oficjalnie najostrzejszego. No to nie było tak źle po nim, jak po tym chipsie. Po chipsie 2 dni leżałem, nie? Z bólem. Tak, po chipsie? Masakra, po tym kurwa małym takim chipsie, nie? Zjadłem całego burgera, który ciężej mi wchodził, no już walka była mocna ze sobą. Ale chipsik tak po prostu wleciał i 2 dni bólu, nie? Ból brzucha, no to coś tam się dzieje w innych rzeczach, to tragedia. A chips za 70 zł, po którym zdychasz 2 dni, nie? No to tylko dla 1,5 miliona? To tylko dla youtuberów takie kurwa rzeczy robią. Stary, no to by było na tyle, zjedliśmy dla was dzisiaj 4 najlepsze według Google'a, według ludzi, według widzów kebaby w Krakowie. Zdecydowanie kebab pod 13 wygrywa, troszeczkę więcej sosu następnym razem i będzie naprawdę muala. Dzięki Trąba za polecanie. Dzięki stary. Kebabika. Dzięki za zaproszenie mnie do zjedzenia wspólnego kebaba. Pa. Pa.